Dawno, dawno temu w dalekiej, dalekiej krainie żyła sobie księżniczka. Była znana jako zimna księżniczka, ponieważ miała lodowate serce i niezachwianie chłodną postawę wobec innych. Księżniczka umiała każdego, kto chciał jej pomóc, bała się wyruszyć w świat i zamknęła się w swoim zamku. Wtedy pewnego dnia zimna księżniczka stała się ofiarą niesławnej baśniowej klątwy i była zmuszona zniżyć się z biedoty do bogactwa do biedoty. Księżniczka musiała się pogodzić z nowym losem. Spotkała bardzo wyjątkowego młodzieńca. Ta dwójka zniosła wiele trudności razem, pomagając sobie wzajemnie. A w końcu udało im się odnieść zwycięstwo. Ten wyjątkowy młodzieniec rozmroził zimne serce księżniczki. Ta dwójka przyrzekła sobie wieczną miłość przez resztę swych dni. I żyli długo i szczęśliwie. Ale co się wydarzyło po żyli długo i szczęśliwie? Czy jesteś już gotowa, Lucy? Jezu, Avonii, ja myślałam, że to będzie nowe imię naszej bohaterki. Idę! Przepraszam, że kazałam ci czekać. Więc teraz możemy iść. Dobra, moi drodzy, co to aktualnie było? W ogóle to ostatni odcinek tak zakończyłam dość nieciekawie, właśnie z tego momentu, to właśnie przez to, co teraz zobaczyliście. Ponieważ mi się włączyło właśnie to takie jakby niespodzianka przygotowana od Disetsuki, ponieważ, moi drodzy, to, co właśnie widzieliście, to jest tak jakby zapowiedź drugiej części gry. W ogóle to ja byłam zaskoczona, bo myślałam, że będę musiała znowu przechodzić rasę Walca i w ogóle muszę najpierw odblokować Rumpla, żeby dostać to zakończenie, a tu się okazuje, że jednak nie. Więc właśnie wam pokazałam to zakończenie, chociaż szybko szło i pewnie nie powiedziałam wszystkiego, co powinnam była powiedzieć. Ale myślę, że mniej więcej było dobrze. Jak widzicie, moi drodzy, to właśnie to jest taka zapowiedź, że to była taka ilustracja na końcu. W ogóle ta ilustracja była bardzo piękna. Nie zdążyłam się nawet pożegnać podczas ostatniego odcinka, ponieważ właśnie mi się to włączyło, takie mi zaskoczenie, jak patrzę na to i takie... I musiałam szybko wyłączyć grę, ponieważ nie chciałam sobie z tego oglądać, jakby tego końca do końca, samego końca, no. Ale ilustracja na końcu była ładna, słyszałam, że właśnie tam jest ilustracja, była ładna, mi się bardzo podoba. Ogólnie, co miałam jeszcze powiedzieć na końcu trasy Freeza, to, że sam koniec. W ogóle skończyłam nagrywać trasy Freeza, wyłączam to nagrywanie i tak sobie dzisiaj dopiero... I ja mam takie... Czekaj moment, ale czekaj, ja dostałam dobry koniec? Ale jak to możliwe? Ale dobra, to był dobry koniec, ale powiem wam szczerze, że ten koniec nie wydawał mi się jakiś taki za szczególnie dobry. Nie wydawał mi się jakiś specjalnie dobry. U mnie w postaci to jakoś tak widać, że jest dobry, ale tutaj jakoś było tak krótko. Mam takie jakieś wrażenie, że coś tu było niedopowiedziane. No ale nie wiem, mam nadzieję, że się postarają przy fandisku. A moi drodzy, my się zobaczymy w drugiej części, która nie wiem kiedy będzie, kiedy ją zacznę robić, ani kiedy ona będzie, nie wiem. Bo jeszcze nawet nie została wydana, ja nawet nic nie wiem, bo nie została właśnie wydana jeszcze. Prócz tego, moi drodzy, zapraszam was do innych moich serii. Jeśli lubicie gry o Tomę, to was zapraszam na przykład do takiej serii jak Rebrita. Są tutaj, macie na pewno gdzieś, będzie playlista do tej gry. Prócz tego zapraszam także do innych moich nawet zakończonych serii do oglądnięcia. Prócz tego zapraszam też, jeśli ktoś lubi RPG, to też zapraszam do takich gry jak Undertale i tym podobne. A teraz się tutaj pożegnamy i to już jakby koniec naszej przygody z Cinderellą. Dziękuję, że byliście ze mną przez te dwie trasy Freeza i Ładza, chociaż wy sami widzieliście, że Freeza już tak pira ze drzwi mi się tak chciał trochę. Mojego trasa była strasznie dołująca. Strasznie mnie dołowa, naprawdę. W sumie zastanawiam się, jakim zadaniem przeszłam. Ale wydaje mi się, w sumie jakbym miała wybierać, czy kto był bardziej irytujący, czy to był Rod, czy to był Freeze, to trasa Freeza była bardziej trochę dobijająca, ponieważ tam ktoś umiera, a w trasie Roda to tak... No ale tutaj się pożegnamy, tutaj jak zwykle macie linka do playlisty z Cinderellą, macie linka do playlisty z Rebrita Song, do którego właśnie zapraszam, jeśli lubicie o Tomę. W tej chwili mam zamiar się skupić właśnie na Rebrita Song i jeszcze nie będę robiła zbyt dużo więcej serii, ponieważ
trochę ta szkoła jakby tutaj na mnie zaczyna naciskać. Nie wiem, jak dużo będzie teraz filmów na kanale. Ale oprócz tego zobaczymy się na pewno w innych odcinkach z innych moich serii. A jak na razie do widzenia, papatki. I dziękuję.